Fundacja Słowo i Kropka oraz naszeczytanie.pl zapraszają na bajkę. Korale czarownicy. Czyta Agnieszka Dyk. Dawnymi czasy tak bywało, że ludzie doskonale wiedzieli, kto w okolicy jest czarownicą, kto dobrą wróżką, a kto złośliwym czarnoksiężnikiem. Póki taki ktoś nie szkodził, omijano go z daleka. Ale nie wadzano za nim. Okazuje się jednak, że nawet omijając czarownicę z daleka, można się jej narazić. Nad jeziorem Bełdany na Mazurach żyła kiedyś taka paskudna wiedźma. Krzywy nos opadał jej aż na brodę. Z ust wystawały żółte zęby, jak u starej nutrii, a na policzkach sterczały dorodne brodawki. Nic to. Ważne, że miała ładne czarne włosy. W pobliskiej wsi mieszkał rybak, któremu właśnie urodziła się 13. córka. Co za urodzaj! Nie wiedział już, kogo prosić na chrzestnych. I tak sobie postanowił, że poprosi pierwszych napotkanych na drodze ludzi. Wyszedł z domu, patrzy, na kamieniu siedzi wiedźma i srebrnym grzebieniem czesze sobie włosy. Rybak przezornie ominął czarownicę szerokim łukiem. Nawet mu do głowy nie przyszło, żeby ją poprosić na chrzestną. No, przecież nie uchodzi. Rozgniewana wiedźma zawołała do niego z daleka. Miałam podarunek dla twojej córki, jako chrzestna, ale tyś mną wzgardził, więc mała nie dostanie nic. Tylko nieszczęścia ją czekają i tyle. Ojciec się trochę wystraszył, ale potem powiedział sobie, że to strachy na lachy, a żyć trzeba. Dziewczynce na chrzcie dano na imię Anna. Chowała się nawet zdrowa, ale brzydka była jak noc. Wszyscy się z niej wyśmiewali i stronili od niej. Nie miała przyjaciół ani nawet znajomych. W dodatku nazywano ją córką czarownicy, bo jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności urodą przypominała miejscową wiedźmę. Była więc Anna samotna i nieszczęśliwa. Czy moją matką naprawdę jest jędza? Rozmyślała, przeglądając się w wodzie. Czemu sama nie umiem czarować? Czemu moja matka nie sprawi, żebym wyładniała? Dziewczyna często przeglądała się w lustrze jeziora, dumając nad swoim nieszczęściem. Któregoś dnia podeszła do niej czarownica. Jej szpetna twarz odbiła się w wodzie obok twarzy Anny. Kropla w krople taka sama. Nie rozpaczaj! Odezwała się łagodnym głosem wiedźma. Wcale nie musisz być do mnie podobna. Dawno temu miałam nadzieję zostać twoją matką chrzestną, ale twój ojciec mną wzgardził. Nie dostałaś więc ode mnie urody, ale jeszcze nic straconego. Dam ci swój dar teraz. To mówiąc, wręczyła pannie sznur czerwonych korali. Włóż je! Zachęciła. Anna włożyła korale i odruchowo spojrzała na swoje odbicie. Cóż to? Co to za ładna dziewczyna spogląda na nią z jeziora? To ty tak wyładniałaś, wyjaśniła czarownica. Dzięki koralom. Jeżeli je zdejmiesz, czar pryśnie. Dziękuję, zawołała uszczęśliwiona Anna. Taka uroda przychodziła jej najśmielsze marzenia. Oj, nie będziesz się ty długo cieszyła, mruknęła pod nosem czarownica, oddalając się już od jeziora. Jednak dziewczyna jej nie słyszała. Może i dobrze, była taka szczęśliwa. Kiedy wróciła do wsi, ludzie patrzyli na nią z najwyższym podziwem. Jakaś ty ładna, wołały dziewczyny. Umyłam się wodą z jeziora, wyjaśniła Anna. I jakie masz piękne korale! To dar od jarzębiny, mówiła Anna. Wszystkie panny pobiegły umyć sobie twarz w jeziorze i narwać jarzębiny na korale. Ale żadnej w niczym to nie pomogło.
I tak Annę była najpiękniejsza, a wszyscy chłopcy z okolicy patrzyli tylko na nią i do niej wzdychali. A ona nawet nie pomyślała o chłopakach. Czarownica widziała to i postanowiła coś zmienić. Któregoś dnia, gdy dziewczyna przeglądała się w jeziorze, wiedźma podeszła do niej i niby to ją ostrzegła. Nie wolno ci się zakochać, bo i jego, i siebie zgubisz. Dlaczego wiedźma przestrzegła przed zakochaniem? Czy jest w tym coś złego? Anna nagle zobaczyła, że wokół niej roi się od zakochanych par i zapragnęła sama też spróbować tej tajemniczej radości. Spojrzała raz i drugi na przystojnego Sambora, który dawniej, gdy była brzydka, nigdy się z niej nie wyśmiewał, raz nawet poprosił ją do tańca. Miłe spojrzenia ślicznotki zawróciły Samborowi w głowie. Tak się zakochał, że się jej oświadczył. Dziewczyna pobiegła po radę do czarownicy. Ta zmarszczyła brwi i uśmiechnęła się złośliwie pod krzywym, obwisłym nosem. Niech ci chłopak przyniesie najładniejszą muszlę z jeziora, podpowiedziała. Słysząc prośbę Anny, młody rybak jak stał, tak skoczył w wodę. I nigdy nie wypłynął. Na próżno go szukano. Król jeziora go porwał, rozpaczała matka Sambora. I po co skoczył? Dla głupiego kaprysu dziewczyny. Annie zrobiło się przykro. Co miała teraz zrobić? Nie wiedziała. Po jakimś czasie przyszedł do Anny młodszy brat Sambora. Tak samo przystojny i miły. Sambor już nie wróci, rzekł. Weź mnie. Ja ci przyniosę najładniejszą muszlę z głębiny jeziora. Dziewczyna się zgodziła, tym razem nie pytając nawet o nic czarownicy. Chłopak stanął na brzegu jeziora, woda była silna, wzburzona, skoczył i... już nie wrócił. Matka obu młodzieńców wpadła w rozpacz bezdenną jak otchłań jeziora. Jak mogłaś! Wołała do Anny. Cóż to za okrutna dusza! Miałam ich tylko dwóch, a ty? Obu na stracenie posłałaś. Oby cię szczęście omijało do grobowej deski! Dziewczynie serce się kroiło. Nie chciała niczyjej zguby. Sama żałowała chłopaków. Co zrobić? Co zrobić? Pobiegła poradzić się czarownicy. Porozmawiaj z królem Bełdan! Odparła wiedźma krótko. Miała zaciśnięte i złe błyski w oczach. Już nie wyglądała na dobroduszną matkę chrzestną. Zrozpaczona Anna pobiegła nad jezioro. Królu Bełdan! Wołała nad brzegiem. Zrobię, co każesz, tylko zwróć, proszę, Sambora i jego brata. Fale na jeziorze wzburzyły się jeszcze bardziej. Zaszumiało. Król Bełdan docenił urodę dziewczyny. Zostań moją żoną, rzekł, a obaj młodzieńcy powrócą cali i zdrowi. Zgadzam się, zawołała Anna, przekrzykując wiatr. Fale były teraz ogromne. Mimo wichru nad wodą zaległa mgła. Wtem dziw nad dziwy. Na brzegu stanęli obaj bracia, każdy z piękną muszlą w ręku. Obaj spełnili warunek. Obaj podobali się dziewczynie, ale tymczasem obiecała już ręka królowi jeziora. Czując mętlik w głowie, popędziła poradę do wiedźmy. Zdejmij korale i wrzuć do jeziora, podpowiedziała usłużnie czarownica. Stań przed młodzieńcami i spojrzyj im w twarze. Który pierwszy się do ciebie uśmiechnie, ten na ciebie zasłużył. Wyglądało to na rozsądną radę. Anna pospiesznie wróciła nad jezioro, gdzie czekali na nią dwaj bracia. Dziewczyna bez większego namysłu wrzuciła korale w ton jeziora. W jednej chwili czar pryzł i wróciła jej dawna, zupełnie nieurodziwa twarz. Woda w jeziorze jakby zawrzała. Po trzcinach przebiegł czyjś złośliwy chichot. Anna niespokojnie patrzyła to na jednego, to na drugiego chłopaka, lecz oni... Żaden z nich nawet na nią nie spojrzał. Po prostu poszli do domu.
Załamana dziewczyna opadła na kolana nad brzegiem. Spojrzała w lustro wody i zrozumiała, że znowu wygląda jak czarownica. A korale? Widać je było teraz, jak leżą na jasnym piasku. Woda uspokoiła się, fale znikły. Zdawało się, że sznur czerwonych paciorków jest tuż, tuż. Tylko ręką sięgnąć. Anna wyciągnęła rękę, ale nie dosięgła korali. Jeszcze troszkę. Uciekają, czy co? Weszła do wody po kostki, po kolana, jeszcze dalej. Szła i szła za koralami i nawet nie zauważyła, gdy ją skryło jezioro. W trzcinach coś wciąż chichotało, mimo że wiatr ustał, a woda stała nieporuszona. Ludzie domyślili się, że Anna zginęła w jeziorze. Smutną koleją losu nikt po niej nie płakał. Dziewczyny były zadowolone, że konkurentka sama zniknęła ze wsi, a chłopcy szybko o Annie zapomnieli. Jednak jezioro nie zapomniało. Do dziś podobno wiatr tak dziwnie szeleści w trzcinach, jakby ktoś rozpaczliwie szlochał. Może to Anna płacze? Po śmierci równie nieszczęśliwa jak za życia? Czasami zamiast szlochu słychać szorstki chichot. O! To śmieje się zła czarownica, która na biednej dziewczynie zemściła się za błąd ojca. Ludzie się boją tego dźwięku. Gdy się rozlega, rybacy nie zarzucają sieci, a żeglarze nie wyruszają z wiatrem. Woda w jeziorze wtedy mętnieje i mieszkańcy wsi powiadają, że to czarownica myje swoje bujne włosy. Są nawet tacy, którzy słyszeli ochrypły śmiech wiedźmy i błagalne wołania dziewczyny. Czy to baśń, czy legenda, czy prawda? Nie wiadomo. Jedno jest pewne. Gdy wieje silny wiatr i zbiera się na burzę, lepiej trzymać się od bełdan z daleka. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl. Dzień dobry, tutaj Aga Dyk. Bardzo serdecznie chciałabym wszystkich pozdrowić, a szczególnie dzieciaczki, które będą słuchać bajki z moim tutaj lektorzeniem. Bardzo zachęcam do subskrybowania oczywiście kanału Moje Czytanie. Tak czy jakie? A! Nasze! Ale to jest moje czytanie teraz. Moje czytanie Korale Czarownicy. Dobra, jeszcze raz. Kochane dzieciaczki oraz rodzice, bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania bajki pod tytułem Korale Czarownicy w moim wykonaniu, czyli Agi Dyk. Bardzo też zachęcam do subskrybowania, bardzo trudne słowo, ale zapamiętajcie nasze czytanie. Bardzo Was gorąco pozdrawiam, mam nadzieję, że bajka Wam się spodoba.